Jeśli lubicie jeść smacznie i zdrowo, to zapraszam na kolejny odcinek Miksera. Dziś gotują dla nas Paweł i Dorota, którzy na co dzień zajmują się naturalnymi suplementami diety. A zapewniam Was, że dzisiaj będzie letnio, w kuchni, kolorowo i niskokalorycznie, czyli tak jak lubię. Dzień dobry, cześć, mogę? Zapraszamy. Chciałam Wam bardzo podziękować za zaproszenie. I pierwsze moje pytanie, dlaczego w ogóle zgłosiliście się do udziału w programie? Wiesz co, oboje bardzo lubimy gotować. Tutaj jest to wielką pasją Pawła, ponieważ zajmuje się na co dzień ćwiczeniami, kulturystyką, no oprócz oczywiście pracy w naszej firmie, więc... Ale to już chyba on troszeczkę więcej będzie w stanie o tym powiedzieć. To znaczy wybraliśmy na dzisiejsze spotkanie z kuchnią, wybraliśmy taką świeżą potrawę, przede wszystkim nie tłustą, taką zdrową. Fajnie, bo jest lato, dokładnie, gorąco. Dokładnie, na deser również przygotowaliśmy taki shake witaminowy. Super. Natomiast daniem głównym będzie kolorowy indyk obok ryżu z sałatką. No, miejmy nadzieję, że będzie Wam smakować. No powiem Ci, że brzmi naprawdę bardzo apetycznie. A macie przygotowaną listę zakupów? Oczywiście. Pokaż. Jest wszystko wydrukowane. No dobrze, widzę tu kilka dziwnych rzeczy. Mam nadzieję, że znajdę je w sklepie. Więc jadę na zakupy, zaraz wracam i będziemy gotować. Dobrze, okay? Czekamy. Mam zakupy. Ciężkie, super. Strasznie. Wszystko się udało znaleźć? Tak, udało się. Zaraz Was będę wypytywać, o co chodzi. A, tu taki mały wszystko prezent. Wszystko się udało znaleźć. Okay, wstaw do lodówki najlepiej. Dobra, dzięki bardzo. Wszystko się udało znaleźć. Truskawki. Pierwsza, zobacz, pachnąca mięta. Wystarczy? Jedna taka doniczka. A, i trzeba chyba do wody, bo niestety jest tak gorąco, że trochę zwiędła. Ryż. Dlaczego akurat taki ryż, powiedzcie mi? A to już Paweł wybierał. Paweł, dlaczego ryż? Taki, a nie inny. Zdrową żywnością. To znaczy generalnie no, ryż ma węglowodany złożone, no co tutaj oczywiście jest dobrze przyswajane przez organizm. Mhm. Nasz organizm nie przyswaja węglowodanów takich prostych. No i dlatego wybraliśmy również taki składnik, który nazywa się sam parboiled, ponieważ przed obróbką, przed włożeniem tego do opakowania, on jest poddawany jakby sporządzaniu w parze wodnej. Aha. Więc oczywiście on zachowuje wszystkie różne witaminy, różne składniki odżywcze, także jest o wiele bardziej taki, lepiej przyswajalny dla organizmu. Mhm. Ale można by też wykorzystać na przykład ciemny ryż, tak? Tak, oczywiście. No tylko, że na przykład ciemny ryż, na przykład brązowy, tak jak, nie wiem, czy miałaś to na myśli. Tak. Brązowy ryż oczywiście się dłużej gotuje, natomiast no dzisiaj... Szybkie danie ma być. Szybkie danie ma być proste, to każdy sobie po prostu na to pozwoli. Drodzy, bo tam mnie bardzo zastanowiło ten słodzik. Czy on jest z jakiegoś pochodzenia naturalnego? O co chodzi? Tak, wiesz co, ogólnie nasza firma zajmuje się suplementami diety właśnie pochodzenia naturalnego. I ale to nie jest produkt Waszej firmy, tak? Nie, my to zajmujemy się głównie produktami na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi. Jeżeli chodzi o ten słodzik, to jest bardzo dobra alternatywa dla cukru. Zawiera on bardzo niski indeks glikemiczny, właśnie pięciokrotnie niższy niż cukier. I jest bardzo słodki. Praktycznie w smaku nie różni się niczym właśnie od cukru, a naprawdę jest o wiele, wiele bardziej zdrowy. Ale nie można użyć na przykład miodu? Oczywiście, że można, tak. Miód również jest fajną alternatywą, jeżeli chodzi o cukier właśnie. No, niemniej jednak chcieliśmy też pokazać coś nowego, co można, wiadomo, zastąpić cukier, a niekoniecznie właśnie coś takiego nawet oczywistego. Ale lepiej w ogóle nie słodzić, prawda? O, jeżeli można. To oczywiście, da. Ale to wiesz, truskawki ogólnie są, mogą być troszeczkę kwaśne, jeszcze szczególnie teraz, jak są takie dosyć wczesne, no to ten smak jeszcze nie jest taki, no jak
Zwłaszcza dla dzieciaków, tak? Jak się przygotowuje taki koktajl, no to ale jednak... Ale zresztą to i tak, już nie musimy słodzić. Lepiej nie tak używać troszeczkę, dokładnie. I olej lniany, powiedzcie mi, ten jest tłoczony na zimno, chyba każdy powinien być olej lniany tłoczony na zimno, tak? Wiesz co, ogólnie jeżeli chodzi o tłoczenie na zimno, to jest taki proces pozyskiwania olejów, tak? Są one tłoczone, później są oczyszczane, filtrowane. Natomiast jeżeli chodzi o proces właśnie tłoczenie na zimno, zachowane są wszelkie substancje odżywcze z rośliny, której olej jest tłoczony. No dobrze, to od czego zaczynamy w takim razie? Od indyka. Jak to będziemy robić? Znaczy, generalnie na naczynie, na które zaproponowaliśmy, będziemy robić to na parze. Zdrowo, prawda? Zdrowo, więc on się nie zmieści do tego akurat naczynia całego, tak? Słuchajcie, mam jeszcze jedno pytanie. Tak? Czy wy jesteście parą? Nie, ja to mam męża, dwójkę dzieci. Po prostu jesteście współpracownikami. Dokładnie, pracujemy razem w jednej firmie i tam się poznaliśmy, no i po prostu tak nam wyszedł pomysł, że właśnie ugotujemy coś razem. Powiedzcie mi, bo wy tak doskonale się orientujecie w tej zdrowej kuchni, jak to jest z liczeniem kalorii? Czy to faktycznie ma sens? Takie, jak niektórzy po prostu wstają rano i myślą sobie, dobrze, zjem jabłuszko, ma tyle i tyle kalorii i tak dalej, i tak dalej. Czy to ma sens? Wydaje mi się, że ważniejsze jest właśnie zdrowy tryb życia, stosowanie... Jeść z głową, prawda? Dokładnie, jakieś naturalne właśnie składniki, owoce, warzywa, to nam naprawdę będzie potem potęgowało przyszłość, bo na razie każdy sobie mówi, ja mam 20 parę lat, nie jest mi to jeszcze potrzebne, ten problem mnie nie dotyczy. Dokładnie. No tak, tylko że za 10 lat to może się diametralnie zmienić. Więc ważna jest taka świadomość, żeby wiedzieć, co jemy, jak jemy i co tak naprawdę nam służy. A co myślicie, żeby jeszcze do wody dosypać? Coś ciekawego. Może jakieś zioła? Właśnie, dokładnie. Może ogólnie prowansalskie. Ale to troszeczkę dla smaku, to przecież nic nie zaszkodzi. Ale zawsze będzie coś się działo na talerzu u mnie. Bardzo ładny kolor wyszedł tej panierki, muszę wam powiedzieć. Taka mozaika. No, super. Ale też o to chodzi, prawda? Żeby to jedzenie nie było nudne. Nie no, miało być kolorowo. Dokładnie. Je się przyjemniej. I będzie troszeczkę pikantnie. No to walk na pewno. Dwie. Jak zostanie, zawsze można wrzucić do lodówki. Dobra. Wiecie co, ja tutaj dodam kurkumy do ryżu. Na razie do wody na ryż. No wtedy też będzie dzięki temu taki fajny, żółty, kolorowy. Paweł, a jak długo będziemy czekać na tego indyka? No tak generalnie około 25-30 minut. Zależy też pewnie jakiej jest wielkości, tak? No pokroiliśmy go na mniejsze kawałki. Sądzę, że tak około 25 minut możemy przekuć wykałaczką albo widelcem dotknąć, czy on po prostu już jest miękki i wtedy możemy już go wyciągnąć, tak? Może jeszcze tak 2-3 minutki później. A ryż ile się powinien gotować? No ryż około 15 minut, 20. A to będzie idealnie. Słuchajcie, już woda się gotuje, wrzucam ryż. Dwie torebki zgodnie z zamierzeniem. Ale wiecie co, ale pietruszka też jest bardzo zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, dobra dla anemików. Można ją jeść nawet na kanapkach. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że polecana jest dla osób, które palą. Bo szybko niweluje zapach papierosów. Zapach papierosów. A czy ktoś z nas pali? No i my prowadzimy zdrowy tryb życia. Czy
one dużo tracą warzywa, jak się gotuje w wodzie? Wiesz co, ogólnie tak. Wszystkie te witaminy, które są rozpuszczalne właśnie w wodzie, no to przez proces gotowania niestety uciekają. Chyba, że robimy zupę warzywną. Ale to wiesz, to można w ogóle takie warzywa zmiksować i nawet na surowo brokuły bądź kalafiory są w porządku i wcale nie musisz gotować. Kalafiorę jadłam. Tak, dokładnie. Jadłam taką sałatkę do obiadu, ale brokuła na surowo nie próbowałam. Wszystko jest umyte. Truskawki szpilkowałyśmy, myłyśmy razem, borówki umyte, mięta powiem, że jest przygotowana. Mięta jest. Mam tak. Mam tutaj miętę, mam mięsko. Tylko teraz jeszcze potrzebne nam jest naczynko, w którym to wszystko zblendujemy. Myślę, że jak dodamy tak jedną płaską łyżeczkę, będzie w porządku. Wiesz co, ja lubię słodko, daj dwie. To nie chcę pójść. To łyżką się i spokojnie.